Andrzej, witam w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj jesteśmy w kolejnym odcinku i dzisiaj przedstawię wam najnowsze informacje o tym, że Rosja, może nie w teorii, ale w praktyce, zaatakowała już Ukrainę. Dzisiaj była konferencja Władimira Putina, czyli prezydenta Rosji, który uznaje niepodległość Ługańskiej oraz Donieckiej Republiki Ludowej na terenie wschodniej Ukrainy. I prezydent Putin zarządził operację mającą na celu zapewnienie pokoju w dwóch separatystycznych regionach wschodniej Ukrainy. Czyli w skrócie Putin nakazał użycie rosyjskich sił zbrojnych do utrzymania pokoju w Doniecku i Ługańsku. Mówią, że to jest w celach pokojowych, no ale wiadomo, o co chodzi. Także można powiedzieć, że się zaczęło. Ja się z wami żegnam. Cześć.